Czuwaj, mamy już ostatnie obrzędowe ognisko na naszym obozie. Jego tematem przewodnim jest przyjaźń i braterstwo, które łączy każdych harcerzy. Promienie ci ślubię, chcę przyjąć je i nią. Idź się w naturę i nie wiesz. Lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zimi lat. Ta przyjaźń wiecznie trwa. Gdzie ja tam ty, złe i dobre dni, ty druga we mnie masz. O tak, ty druga we mnie masz. Pierwszy raz przy pełnym trawie.
nazywały przede wszystkim do przyjaźni, bo jak pewnie wszyscy wiemy, gdzieś tam harcerstwo to też braterstwo przede wszystkim. I chciałabym wam teraz opowiedzieć historię o żabach w śmietanie. Nie wiem, czy wszyscy ją znają, czy nie. Więc były sobie kiedyś dwie żaby, które wpadły do kubka ze śmietaną. I jedna żaba w pewnym momencie stwierdziła, że już nie może i nie ma sił dalej ruszać łapkami, bo wiecie, śmietana musiały w niej pływać. I jedna żabka się zmęczyła. I gdyby nie pomoc drugiej żabki, przyjaciółki, która ją przekonywała, że pływaj, dawaj, dasz radę, to ta żabka by utonęła w tej śmietanie. I wiecie, co się stało? Te żaby tak pływały w tej śmietanie, aż ubiły ją na masło i dzięki temu wydostały się z tego kubka. Więc jak pewnie widzicie, przyjaźń, nawet ta żabia przyjaźń, cuda działa. I mam taką nadzieję, że każdy z was ma gdzieś tu na obozie przyjaciela, niekoniecznie tego cichego, ale takiego swojego ze swojej drużyny, może innej, może nawet z innego chówca. I może fajnie by było, jakby teraz każdy z was podszedł do swojego przyjaciela i powiedział mu kilka ciepłych słów, żeby tak jakby uczcić tę chwilę naszego ogniska. Dobra, to ja bym chciała wam powiedzieć, a raczej życzyć wam, żebyście zaznali takiego braterstwa, jakiego ja w harcerstwie zaznałam. Czyli mam tutaj przyjaciół, na których zawsze mogę polegać. Mam przyjaciół, którzy zawsze śmieją się z moich żartów. I w ogóle harcerstwo to jest piękna sprawa właśnie dlatego, ze względu na tą przyjaźń. I cieszcie się tym i celebrujcie ją, póki jeszcze trwa i doceniajcie swoich przyjaciół. Okay.